Dzień dobry Państwu. To dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy tak żywiołowo, że właściwie trudno tutaj chodzić ze słowami. Raczej należałoby śpiewać, tańczyć i rzeczywiście te emocje nasze wspólne w ten sposób wyrażać. Minęło już jednak 20 lat. Ten 20 turniej kół gospodyń wiejskich ziemi puckiej, najpierw gminy Puck, potem ziemi puckiej, stał się imprezą, która integruje nasze środowisko i to w sposób bardzo mocny, stanowczy, zdecydowany. Jesteśmy tutaj, bo czujemy się razem dobrze. Niech więc ten 20 już turniej jubileuszowy stanie się dla nas także tym elementem zespolenia naszych radości, naszej obecności tutaj i przede wszystkim nadziei, że trwać będzie długo jeszcze. Jest mi niezmiernie miło powitać na naszym spotkaniu władze samorządowe gminy Puck w osobie pana wójta Tadeusza Puszczarczuka. To spotkanie jest szczególne. Dzisiaj zostanie podpisany list intencyjny pomiędzy gminą Strzelno z województwa kujawsko-pomorskiego i gminą Puck z Pomorza, kaszubską gminą Puck. Dlatego serdecznie witamy, głęboki ukłon w kierunku pana wójta gminy Strzelno, pana Ewarysta Matczaka. Witamy serdecznie. I myślę, że te emocje, które sobie dzisiaj zainicjowaliśmy, pociągniemy w tym leitmotivie radosnym. To spotkanie, które jest jednocześnie także zajawieniem współpracy z gminą Strzelno, ma swoje określone zadania. Musimy sobie w jakiś sposób wyakcentować to, co nas łączy, jakie są wspólne korzenie. A możemy ich sporo wymienić, chociażby szlaki kulturowe. Strzelno ma szlak piastowski, ma wspaniałe, rewelacyjne zabytki romańskie, które budowały naszą kulturę narodową. My mamy z kolei szlak cysterski. Włączyliśmy się tym akcentem społeczno-religijnym cystersów w szlak kulturowy europejski. A więc chociażby ten element nas tutaj w sposób wyraźny jednoczy. Ale do tego dochodzi żywioł społeczny i tutaj ukłon gorący w kierunku ochotniczych straży pożarnych, które doprowadziły właśnie do zajawienia w ogóle możliwości kontaktu pomiędzy gminą Strzelną i miejscowością Strzelno leżącą. Ponieważ Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki od samego początku inicjuje ten temat, witając wszystkie koła uczestniczące w turnieju i będące gośćmi dzisiaj, poproszę panią przewodniczącą Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Puckiej, panią Reginę Widzińską. Tę różę skromną wiązankę, która niech będzie tą głęboką emocją przekazaną na pani ręce, dla wszystkich kół gospodyń wiejskich. Ja chciałam serdecznie podziękować. Bardzo lubię kwiaty i róże najbardziej. Serdecznie dziękuję. A że jestem już w przegłosie, to już chcę rzec jak wiadno. Witaj oboje, wsiadź się serdecznie. Każdy przejaw mentyzny, żeby coś zarobić. Żeby dostać to pierwsze miejsce, ale tak sama śla. Niech każdy do słoni chłacać pojadny pochał. Ma tyś będziemy zadowoleni. A niech ten najlepszy zwycięży. I od się
się razem, wsiadź się, łyby dwie piste. Wsiadź się, łyby psiła, biorę ci do roboty. Szanowni Państwo, teraz są czasy, kiedy rzeczywiście klimat sprzyja. I wokół kół gospodyń wiejskich jest mnóstwo i sponsorów, i współpracowników. I dzisiaj, w to święto, jedyne raz w roku, kiedy planujemy akumulatory, właśnie są z nami znamienici goście. I w tym miejscu chciałbym w imieniu i Państwa, i Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki gminy Puck serdecznie powitać przybyłych gości. Pozwólcie Państwu, że raz jeszcze przywitam przede wszystkim delegację gminy Strzelin, gdzie dzisiaj będzie podpisany właśnie list intencyjny pomiędzy burmistrzem i wójtem. I pozwolę sobie imiennie przeczytać Państwu, że wśród nas jest burmistrz Strzelna, pan Ewanys Maczczak wraz z żoną Aurelią. Witamy serdecznie. Przewodniczący Rady Gminy, pan Piotr Pieszak. Sekretarz Gminy, pan Jarosław Marek wraz z żoną Justyną. To, co już pan dyrektor powiedział, gdyby nie Straż Pożarna w Strzelnie, to po prostu by na pewno dzisiaj nie byłoby właśnie obecności Strzelna Kujawskiego. W związku z tym z nami jest prezes Zarządu Miejskiego Gminnego Związku OSP Strzelno-Kujawskie, pan Włodzimierz Jopek. Witam serdecznie. Są przedstawicielki Gminnej Rady Kobiet. Witam serdecznie. Także pani Emilia Warkowska, radna gminy Strzelno. Chciałbym również serdecznie powitać pana Adama Zarzegłowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu. Witam serdecznie. Jeszcze raz witamy nasze władze samorządowe gminy Puck. Pan Tadeusz Puszkarczuk, gminy Puck. Zastępca wójta gminy Puck, pan Jerzy Karczyk. Przewodnicząca Rady Gminy Puck, pani Anna Pomicińska. Sekretarz Urzędu Gminy Puck, pani Maria Stemcel. Witamy serdecznie wiceburmistrza Warszawowa, pana Kamila Pach. Jest u nas wójt gminy Krokowa, pan Henryk Dej. Witamy serdecznie. Jest wśród nas prezes Pomorskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, pan Piotr Hałuszczak. Witamy serdecznie. Prezes Pomorskich Izb Rolniczych, pan Zenon Bistra. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie wszystkich obecnych radnych gminy Puck. Witamy sołtysów gminy Puck, także Krakowej. Witamy serdecznie. Witamy przebyłe media. Witamy serdecznie. Tutaj chcę powiedzieć, że wśród nas jest pan Artur Jabłoński, prezes Stowarzyszenia Ziemia Puska, jako właściciel Rady Kaszebę. Ale jeszcze jedno. Właśnie pierwszy turniej u gospodyń w Łebczu. To wtedy pan Artur Jabłoński był również jako z nami jako redaktor redakcji regionalnej gdańskiej. I wtedy właśnie wieczorem już poleciał program z naszego pierwszego turnieju w telewizji gdańskiej. Dziękujemy wam za waszą pracę, za to, że jesteście, że dzisiaj jak zwykle, a może i nawet bardziej się tak pięknie prezentujecie. Patrząc na te twarze, które pamiętam z 20 lat,
nie wiem, co się dzieje na Kaszubach, ale jesteście coraz piękniejsze i coraz młodsze. Życzę dzisiaj udanej rywalizacji, ale w duchu, jak to zawsze przychodzę, bez takich zatrzęsień. To, co właśnie wspaniale wam wychodzi. I myślę, że jak już będą podsumowania i będą rozdane nagrody, usiądziemy i wzniesiemy do was za wszystkie wspaniałe panie, za naszych gości i za nowy akt, który dzisiaj podpiszemy o współpracy, dysydencyjną współpracy z Miną Strzelną. Tam też jest potencjał i myślę, że panie będą odkrywać nowe pole do działania. Wszystkiego dobrego. W tym momencie podpiszemy list intencyjny o współpracy między gminą Strzelno a gminą Puszczyk. List intencyjny dotyczący współpracy gminy Strzelno z siedzibą w Strzelnie i gminy Puck z siedzibą w Pucku wyrażają wolę współpracy w następujących obszarach: kultura, sport, turystyka i innych zaakceptowanych przez gminę. Szczegółowe zasady współpracy podejmowane na podstawie niniejszego listu intencyjnego zostaną uregulowane w umowie pomiędzy gminami. Podpisy złożyli burmistrz Strzelna, pan Ewart Matczak i wójt gminy Puck, Tadeusz Puszczarczuk. Puck, 22 listopada 2015 roku. Panie Przewodniczący Rady, panie wójcie, szanowny panie burmistrz podwiejskich, dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Przyjechaliśmy do państwa z Kuja, z miasta niedużego, 6-tysięcznego. Cała gmina ma miasto i gminę liczy 12 tysięcy mieszkańców. A zaczęło się niewinnie. Od tego telefonu strażaka, z drugiego telefonu do strażaka. Strzelny. Ja się składa, że ci panowie strażacy mieszkają na samych ulicach, w tej samej miejscowości. I od tego się zaczęło. Byliśmy tutaj w ubiegłym roku, w miejscowości Strzelno. Byliśmy goście ze Strzelna, byli u nas w tym roku na Szynoku Jawa Strzelnie. I to był początek tych wizyt. Liczę na to, że to dzisiejsze spotkanie, to porozumienie, które podpisaliśmy, zaowocuje kolejnymi spotkaniami pańską gospody miejskiej, sołtysów, szkół, bo taki jest cel. Polska jest pięknym krajem, warto go poznać nawzajem. Strzelno nasze jest strzelem historycznym. Początek miasta 1931 rok. Mamy piękne zabytki romańskie, mamy piękną przyrodę, warto do nas przyjechać. Myślę, że też z przyjemnością przyjdziemy do państwa. Panie wójcie, dziękuję za wrócenie z tego intencyjnego. Na pamiątkę naszego spotkania przekazałem panu rzeźbę przedstawiającą nasze zabytki romańskie kościół świętego Prokopa. Ja do pana burmistrza w prezencie chciałbym dać nasz taki symbol, kotwicę. Zakotwiczcie tutaj nie tylko wizytami i listem intencyjnym, ale pomieszajcie się z nami i przybywajcie na nasze Kaszuby i dobrze zarzucajcie kotwicę. Witam panie bardzo gorąco. Te pozdrowienia przesyłam najserdeczniejsze, jaką mogą być z naszego skromnego Szczelna. I na ręce tutaj pani przewodniczącej chciałam złożyć ten mały bukiecik. Niech będzie to symbolem naszej przyjaźni, współpracy i oby tak dalej nasza współpraca jak najlepiej
układała się. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Wam, kobietę, życzę dużo zdrowia, szczęścia, radości, uśmiechu, żebyście tak pięknie wyglądały jak dziś przez cały rok. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowną komisję. Przewodniczącym komisji jest pan Piotr Hałuszczyk. Chciałbym poprosić o zmianę, które zresztą Polskiej Związku Szczególników Kulek i Organizacji Nauczek, pani dr Danuta Detla. Specjalista w dziedzinie historia sztuki. Oraz pani Joanna Dobkę, szefowa Polskiego Ośrodka Doradztwa Wieczego. Komisję bardzo proszę o wpisywanie numeru, tak? Już nie macie dużego wyboru. Cześć. Jak mam numer? Sześć. Ale proszę pokazać. Halo, co? Nie ma... Takiego, no,
Ja już naprawdę nie wiem, jakimi słowami, brakuje mi słów tutaj, żeby wyrazić to, co teraz czuję, ale boję się, że za chwilę wyskoczy serce. To jest nasz wspólny sukces. To naprawdę, gdybyście Pani tam w środowiskach swoich nie działały, to by tego pięknie nie było to, co dzisiaj tutaj na sali możemy widzieć i przeżywać. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję wszystkim, co tutaj współpracują w zakresie organizacji, Panu Dyrektorowi, Ośrodkowi Doradztwa Urzędniczego. Proszę Państwa, ten jubileusz nie mógłby się odbyć bez niespodzianki. Radio Kaszeby już dawno informowało, że w Żeliszczewie takie wydarzenie będzie miejsce miało. Agencje artystyczne wiele wkładów to włożyły i trzech światowych artystów tu zaprosiły. Teraz ich na scenę poprosimy, a jednemu z nich głosu udzielimy. Przywitajmy ich brawami! Serdecznie podziękować. To jest całe Władysławowo. Znakomite pomysły. Chcę przypomnieć Państwu, że co roku spotykamy się na Wigilii w grudniu właśnie we Władysławowie i tam w przepięknej atmosferze właśnie obchodzimy klimat bożonarodzeniowy. I naprawdę z całym otwartym sercem zawsze Władysławowo nas przyjmuje. No i dzisiaj znowu uraczyło nas
wielkim talentem artystycznym i niespodzianką oczywiście. Serdecznie dziękujemy. Przez 15 lat sprawowała tę funkcję, pamiętając zawsze, skąd pochodzi. Że pochodzi z gminy Puck, że pochodzi z ziemi puckiej, ale również dbała o koła gospodyń miejskich, a szczególnie o te panie, które razem tutaj na naszej ziemi z nią współdziałały. Dziękujemy Ci, koleżanko, za te 15 lat pracy. Za to zaangażowanie, za poświęcenie, za pomysły i za to wszystko, co za Twojej kadencji wydarzyło się i zdarzyło. Twojej następczyni życzymy również dużo sukcesów pani Reginie Kwicińskiej, która jako wiceprzewodnicząca obecnej Rady Kół Gospodyń Miejskich Wojewódzkich będzie również w zarządzie tej organizacji w szczeblu wojewódzkim. A Tobie, kochana Aneczko, wielkie, wielkie dzięki. I dalej myślę, że nie zaginie w Tobie ten duch działania dla innych osób i dla tej wspaniałej organizacji Kół Gospodyń Miejskich. Też pozwolę sobie przeczytać już taką bardzo skondensowaną myśl. Podziękowanie dla szanownej pani Anny Powieczyńskiej, byłej wieloletniej przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Miejskich w Gdańsku. Dziękuję za kreatywną współpracę ze wszystkimi zrzeszonymi kołami gospodyń miejskich w ziemi puckiej, za pełne oddania postawy integrowania społecznych różnorodnych środowisk miejskich, a także za wieloletnie sprawowanie tej zaszczytnej funkcji dla dobra wspólnego. Dwie kadencje społecznej pracy na rzecz kobiet miejskich tworzy perspektywę potrzeb. Wielkość kół gospodyń miejskich przy organizacjach kółek rolniczych. Dziękuję bardzo panu wójtowi, który pamiętał o tym, że właśnie niedawno zakończyła się moja druga kadencja i że ja jakby już nie aplikowałam o dalszą pracę w Wojewódzkiej Radzie. Myślę, że te 15 minionych lat to był fajny czas dla kół gospodyń w naszym województwie, ale też i dla nas, bo to był czas takiej intensywnej promocji naszej tradycji, kultury, naszej kuchni. Od Warszawy począwszy przez Hotel Gromada, Ministerstwo, już nie wiem, gdzieś tam jeszcze Niemcy się zahaczyły. Byliśmy tam wszędzie, gdzie mogliśmy być. Też dzięki współpracy właśnie z naszym panem wójtem, który kobietom nie odmawiał nigdy i myślę, że dalej tak będzie. Powiem szczerze, jestem dzisiaj w dziwnej sytuacji. Jest mi dziwnie, nie powiem, że źle, ale dziwnie. Nie wiem, co mam z sobą zrobić. 19 lat pod rząd, tu był, widzieliśmy zajawki pierwszego turnieju. Od 19 lat na turnieju stałam na scenie, denerwowałam się, coś szaniłam, coś lepiej, gorzej poszło. Dzisiaj nie mam co z sobą zrobić. Siedzę i podziwiam. I życzę wszystkim, niech wygra najlepszy, ale żeby się wszyscy świetnie bawili, jak zawsze. Wszystkiego dobrego. Thank you.
dumie właśnie mówić będą panie poszczególnych miejscowości jako pierwsze Rekowo-Górne. Prawie wiek temu w pięknej krainie północnych Kaszów narodził się w rodzinie chłopskiej syn Bolesław. Dzieciństwo i młodość przypadły na II wojnę światową, które dały piętno także jego działalności jako konspiranta w siłach zbrojnych generała Maczka, a także w tajnym nauczaniu w Złychowie, które dały podwaliny dla młodego Bolesława przyszłej pracy zawodowej, której był dyrektorem, nauczycielem i pedagogiem prawie 20 lat. Wykształcenie Bolesława to nie tylko 4 fakultety Wydziału Pedagogicznego, ale również dużo dyplomów z innych dziedzin nauki, m.in. księgowego, instruktora teatralnego czy speakera radiowego. Przede wszystkim udzielał się nie tylko w sferze edukacyjnej, ale również społecznej. Przede wszystkim w szkołach rolniczych, ochotniczej straży pożarnej czy w kolegium do spraw wykroczeń przy sądzie rejonowym. Był człowiekiem udzielającym się bardzo społecznie w różnych dziedzinach działalności. Przede wszystkim w kółkach liczek i ochotniczej straży pożarnej. Jak mówi, jest człowiekiem bardzo skromnym, nie chełpi się swoimi dyplomami, nagrodami, publikacjami. Po prostu jest bardzo skromny. Poza tym jest wybitnym poetą i pedagogiem. Napisał bardzo wiele publikacji, monografii, legend, wierszy, które sławią chłopskiej ziemi. Nas z kolei rozbiera duma z tego powodu, że w Mierzwie 7 listopada 1870 roku urodził się Konstantyn Dominik, późniejszy biskup, który służył w diecezji pelplińskiej. Swarzewy miał bardzo duży stosunek do Swarzewa cały czas. Był podczas koronacji Matki Boskiej Pelplińskiej, jak i podczas wkopywania kamienia węgielnego. Wszyscy twierdzili, że był on człowiekiem naprawdę świętym już za życia. Zmarł się do marca 7 marca 1942 roku. Ksiądz pozostanie przyjacielem prostych, skromnych i nieśmiałych ludzi. W 1979 roku ukazał się dekret o procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego księdza biskupa Konstantyna Dominika. Wszyscy modlimy się o rychłe jego beatyfikację, chociaż w opinii naszej jest on już dawno święty. To po prostu tylko ma dopełnić. Dziękuję. Swarzewo, to moja wieś rodzinna. Nie chciałabym żyć w żadnej innej. Życzliwi ludzie tu mieszkają, w kłopotach wzajemnie się wspierają. Ot choćby nasza straż pożarna. Gdy jest potrzeba, wszystko ogarnie. I jeszcze taką cechę mają, że wszystkie zawody wygrywają. Koło gospodyń ciężko pracuję, Swarzewo godnie reprezentuję. Nie zaszkodziła nam nawet zmiana, że żony w kole oddała Ania. Szkoła sukcesów też ma bez liku, szczególnie dotyczy to dalszych. Sztuki ciekawe nam dzieci przedstawiają, nagrody wszelkie zdobywają. Wieś się rozwija i pięknieje. Wszystko to mogło nam się udać, bo pani Smarzewska nad nami czuwa. Jesteśmy dumni, że tu mieszkamy. Serdecznie was wszystkich do nas zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pizza, nazwa Riga, od nazwiska z Łebcza pochodzi. Przemysł wymyślił syn Rigi, Łebczanin. O naszej pizzy Riga doktor Edgar się dowiedział. Kupił zakład, no i piecze naszą pizzę Riga. Dzisiaj dorośli i dzieci chętnie pizzę Riga zajadają i uśmiechnięte buzi z radości mają. Pizza Riga bardzo smakuje, nawet poza granicami Polski wędruje. W różnych krajach pizzę Rigę pytano, bo apetyt na nią miano. Doktor Edgar pizzę Riga w dyplomatce nosi.
i znajomy w czym stoję jest pewien, że bardzo smakuje. Łebczanom duma w sercu rozpiera, że na mapie Europy jest mały kącik znany. To my, Łebcz, w Polsce z pizzą ryga wypiekamy. Włosi z pizzy słyną. Nasza pizza ryga wszystkim Włochom bardzo do smaku przypadła. Chętnie kupują i marzenia o Polsce snują. Czy może być coś piękniejszego? Smaczna pizza ryga przez żołądek do serca smacznego. Wielka Wikipedia o naszym Augustynie Netzlu mówi tak. Miejsce i data urodzenia. 22 lipca 1902 roku, Chłopowo, Polska. Data śmierci, miejsce pochówku. Tak samo 29 października 1976 rok, Władysławowo, Polska. A koło gospodyń wiejskich w Jaroszynie dopisuje następne daty. 1929 rok, Necer ożenił się z panią Agnieszką Cierkę, mieszkanką Mieroszyna. Z tego też względu w Mieroszynie spędzał bardzo dużo czasu. Dopisujemy następną datę, 1985 rok, kiedy to właśnie Augustyn Necer został patronem Szkoły Podstawowej w Mieroszynie. I od tego czasu rozpoczęła się nasza wspólna przygoda. Wiadomo, że każde koło gospodyń wiejskich współpracuje ze szkołą. Toteż na wszystkie uroczyste rocznice nadania imienia koło gospodyń jest zapraszane i wspólnie tworzymy naszą mieroszyńską historię. A dzieci, rodzina Augustyna Netzla ufundowała nagrodę stypendium dla najlepszego ucznia i dzięki temu mogą studiować. I my jesteśmy bardzo z tego dumne. Dumni jesteśmy z Władysławowa, bo do naszych mieszkańców Kaszubów jest postoją. Tu do nas tłumnie turyści zjeżdżają i kąpieli morskich zażywają. W rankingach atrakcyjnych miejscowości wygrywamy i ciągle się rozwijamy. Tu port rybacki, dom rybaka, halera, ścieżki rowerowe, aleje gwiazd sportu i ośrodek przygotowań olimpijskich mamy, w którym rekordy są ustanawiane. Przypomnę, że właśnie w lipcu został ustanowiony rekord świata w rzucie młotę przez Anitę Włodarczyk. Do uprawiania sportów wodnych również zachęcamy. Znanymi ludźmi się szczycimy, którzy spuściznę pisarską i rzeźbiarską nam pozostawili. Dla każdego jakąś ofertę spędzania wolnego czasu mamy i serdecznie wszystkich do Władysławowa zapraszam. Już w XVIII wieku gnojowie funkcjonowały przy młynie. Zachowany do czasu dzisiejszych jeden z trzech młynów, młyn Misewski, pochodzi z końca XIX wieku. Młyn ten został odrestaurowany przez prywatnych inwestorów w 2013 roku. Zadbali oni o zachowanie najmniejszych szczegółów. Wzorując się na XIX-wiecznym młynie Misewskim, młyn ten stał się wizytówką po naszej miejscowości, z czego jesteśmy bardzo dumni. Dziękuję. Puste płoty przyozdobił pięknie, by wójty i goście podziwiali wzniośle. Strażacy od rana pilnują wszystkiego i policjant leśniewie pomaga do tego. Pańska GW od tygodnia go zgotują i kuchy i borszty od rana smakują. Chcą przyjąć gości wszystkich jak w domu i nie pozwolą być głodnym nikomu. Stoko odwiedzenia się udają, wąż wszystkich na strawę zapraszają. Bawie lato w powietrzu, owoce z drzew spadają, delegacje w pięknych strojach korowodem podążają. Niosą dary od ziemi, wieniec z kłosów zrobione, dziękując Matce Boskiej za tegoroczne plony. W Domagowie na boisku radość i pachnie świeżym chlebem, rozbrzmiewa wszacie czynna pod polskim świętym niebem. Później kawalec
lecz takich dożynek jak w Domatowie nigdzie nie ujrzycie. Dziękuję. To jest ta starzyna, to tam kłębi do maśleska, to łyskeczyk kaszewa. To jest Mela, to Jelewka, to masz patron Kurkowejska, to masz kwestur, to ksocjan, to je Michel i Florian. To je Baśka, to Wiązanka, to Kabaczka, je Łedianka. To je nasze KGW, straszło gniowe mumety. To jest Mętecz, to Aptyka, Starzynianka, na nas cieka. To tu skrzepcy są w Diadeście, to są nasze note w sieci. Nas rozpiewę wielkie duma z tej łecie ściłe co numer. Uwaga, już życzę. Benio, zobacz już ten kotrzek. Nie pasuje. Oj, ciężka ta dziurka. O Boże, tu mnie co? Halo? Duciu, nie teraz. Witam, panie Karolku, bo panie Duciu. Gdzie pan się podziewa? Gdzie pan się podziewa? Pan Duciu, w pracy jestem. Ja myślałam, że pan stracił pracę. Za jaką pracę pan dostał? To gratuluję, gratuluję w każdym razie. Byłam u pana i chciałam po prostu porozmawiać jako sąsiadka z sąsiadem przy kawce, ale pana nie zostało. No więc pogadamy przez telefon. Panie Duciu, ja zajęty jestem. A, nie, no skądże? Musi pan mnie wysłuchać, bo pan wie, że dla ci ja nie usnę, jak nie porozmawiam z panią. Wszystkie wiadomości panu przekazać. No, trzeba się dowiedzieć trochę o swoich sąsiadach w naszej kamienicy. Zrobiłam wywiad po prostu i o pana sąsiedzie. To jest dopiero bogaty człowiek, chyba hazard jakiś uprawia. A ta sąsiadka, ta młoda Zoom, co chyba wybiera jakiegoś narzeczonego, bo co dzień co na to sobie przeprowadza innego faceta. A ci moi sąsiedzi, o Boże, co ci wyprawiają w nocy, jakieś takie figury geometryczne, w życiu takie nie widziałam. Halo? O! Duciu, czy pani hobby by mogła zmienić? Ja widzę pana żonę. Boże, co z moją żoną? Wita się z jakimś młodzie gościem w drzwiach. Boże, on z walizką. Panie Karolu, pan wraca do domu. Renda, pomyłka. Prawie do mnie przyjechała. To wszystko. Afera, afera, pan położy się tu. Czy wymierzą nam karę, czy amnestia obejmie nas, czy media będą szaleć, czy zdajemy słynni się. Afera, 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 jak nam teraz przyjdzie żyć. Niech lepiej czarna kawa, powiecie, to się fajnie dzieje.
Podglądanie kogoś przez dziurkę od klucza
i my się też dokładamy. Z wielką orkiestrą dzisiaj gramy. Hej, hej, Jurek Owsiak, zbierać kasę to nie żaden obszar. I my się też dokładamy. Z wielką orkiestrą gramy dziś. Serce, serce dla dzieciaka, śpieszą goście do Owsiaka, dają euro i dolary, wszyscy razem dziś dla dzieci gramy. Hej, hej, Jurek Owsiak, zbierać kasę, to nie żaden obciak. I my się też dokładamy, z wielką orkiestrą dzisiaj gramy. Hej, hej, Jurek Owsiak, zbierać kasę, to nie żaden obciak. I my się też dokładamy, z wielką orkiestrą gramy dziś. Dziękuję bardzo, panie Zówcze.
ją, ale nie wyjemy. A może jemy tak przed syną trochę? Możesz, ale nie wycedy. Ach, a ja nie mogę. Wytrzemy jeść trochę. Zaraz idzie dobrze. I razu pewnego przygodę miałem. Do drzwi rodziców, gdy się zbliżałem, dziwne głosy tak dochodziły. I wyobraźnię mowa chodziły. Dziwne głosy tak dochodziły. I wyobraźnię mowa chodziły. Nie ces nie tak mocno. Dobrze przepasuj, ty to samo blizę. O, ale widzisz się, to tak są ślizgę, a nie paseje. Młych faceto, to musi być ściwny. Jo, ale tak blizę to zamestnie. Moi kochani, co tam się dzieje?
stronę fotoreporterów. Jeszcze raz, brawo. Jeszcze raz, brawo.
przedstawiciel na punkt osobowy miejskiej historii profesorze panią Lejko z konkurencji dla najlepszy produkt Elegal Georgi. Miejsce trzecie zdobywa Starzyna. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, gratulujemy. Miejsce drugie tej konkurencji zdobywa Gnieździewo. Smażewo. Przez dziurkę od klucza i tutaj puchary będzie wręczał, nie ma pana gmina Krakowa, w związku z tym przedstawiciel. Czy jest pani Maja, gmina Krakowa, żeby była reprezentowana? Jest pani Maja, witamy. Proszę bardzo, dyrektorka Centrum Kultury w gminie Krakowa, Krakowskiego Centrum Kultury. Miejsce trzecie zdobywa Władysławo. Miejsce drugie zdobywa Swarzewo. I miejsce pierwsze zdobywa Gnieżdżewo. Pani Maja wręczała, no proszę do pamiątkowego zdjęcia. Tak, wszyscy, tak? To pani, gratulujemy, dziękujemy bardzo. Kursie moda. I proszę państwa, w tej konkurencji trzecie zdobywa Starzyno. Miejsce drugie zdobywa Gnieździe. Czyli Gnieździewo, to tak do Strzelna Kujawskiego. A najwyżej oceniona została pani Zrzucewa. A teraz, skoro jesteśmy bezpośrednio przy występach artystycznych, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Pulsk ufundował specjalną nagrodę dla najlepszej indywidualności artystycznej, więc kto tutaj najlepiej zagrał na scenie i zdaniem komisji ta nagroda powinna wędrować i też mam nadzieję powędruje za chwilę na ręce pani Marii Kołacz z Gnieździewa. Pamiętacie państwo, ta pani, która leżała sobie w szpitalu do Pruski Gminy Gorowskiej. Gratulacje najpierw od sołtysa rodziny. Pan Tadeusz. To jest dzieło, to znaczy wiadomo, na kaszubski język to Stanisław Jankę przetłumaczył i do tego stopnia, że stracił zdrowie. Tyle prac. To jest bardzo cenna pozycja. Widzicie państwo, najlepsza dzisiejsza artystka. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze do kwestii historycznej, a więc chcielibyśmy uhonorować
dyplomem jeszcze przedstawicielki tych kół, które od samego początku brały udział w turniejach, a więc i Władysławowo, i Łebcz. Prosimy bardzo, panie z tychże kół. I wielkie brawa dla kół gospodyń miejskich. Dla kół gospodyń miejskich z Łebczami dla Sławowa za każdy razowy udział, a więc już 20 udział w turnieju. Cały czas jesteśmy w części historycznej. Bardzo proszę pani Pomyczyńska. Proszę państwa, kół, co od samego początku biorą udział, jest 5. Ale osobą spośród chyba ze teraz ponad 200 osób, co brało udział w turniejach, tylko jedna osoba uczestniczyła w 20, czyli wszystkich turniejach. A dla tej osoby puchar ufundowała przewodnicząca Rady Gminy pani Anna Pomyczyńska i oczywiście dyplom od dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki Gminy Puck. Może państwo już się domyślacie, tę osobą jest pani Regina Kwiecińska z Łebczy. Występować w jednej imprezie, to jest samo zaparcie naprawdę wielkiej wagi. Tak młodo się trzymać. I tak młodo się trzymać, mieć taki dystans do siebie. Serdecznymi gratulacjami 20-lecie turnieju KGW pani Reginie Kwidińskiej za udział we wszystkich turniejach. Wielkie brawa dla pani Regini. Reginka, proszę, proszę bardzo. Pomyczyńska jest moją przyjaciółką ponad 20 lat. I serdecznie ci, Ania, dziękuję, bo zawsze poszliśmy razem, jakby powiedzieć, w jednej parze. Ale ty podskoczyłaś troszeczkę wyżej, ja zostałam dalej na tym samym miejscu. Ale Anka, dziękuję. Mówię, że nie jest ci żal. Nie. Anka, dziękuję ci bardzo za tyle lat. Myślę, że jeszcze będzie więcej. Za wspólne zdanie, za radość i za wszystko ci serdecznie dziękuję. I że nie zapomniałeś. Dziękuję bardzo. Państwo będziemy obrażać wyniki 6 najlepszych zespołów tegorocznego turnieju. I tak puchary fundował starosta powiatu puckiego. Jest na scenie. Nagrody rzeczowe. Pan Agricol jest pani przedstawicielka. Prosimy panią bardzo. Także puchary pan wójt i również pan wójt ufundował nagrody finansowe dla 6 najlepszych. I teraz uwaga, będziemy prosić. Zaczynamy od miejsca 6. 13 punktów, miejsce 6 zdobywa Rzucewo. Miejsce 5 w tej klasyfikacji zajęło koło gospodyń miejskich ze Strzelna. Prosimy bardzo. Miejsce 4 zdobywa koło gospodyń miejskich z Mechowa. Miejsce 3. Teraz odbywa nagrodę również z Banku Spółdzielczego. Miejsce 3 zdobywa Starzyno. Oczywiście, żeby nie mieli się, że raz to dla Bank Spółdzielczy Krakowa. Starzyno miał punktów 15, więc duże zagęszczenie. Punktów 19. Uzyskała koło gospodyń wiejskich i miejsce 2. Stwarzewo.
nastąpić eksplozja radości, zwłaszcza od tego, ze strony tego koła, które wygrało, ale z doświadczenia wiem, że to koło będzie musiało dodatkowo przygotować taniec karkarzucki, być może troszkę tam zmienić, no i wiadomo, jeszcze mocniej się przygotować, ponieważ szczebel wojewódzki to jest bardzo wysoki poziom. I bardzo dużo pracy przed sobą czeka koło gospodyń wiejskich, które dzisiaj wygrało zdecydowanie. Gniezdewo! Rodzinę, kochanie, i jedna świątynia.
wybranym jest.